Yo, cześć, siemaneczko, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco. No i uwaga, uwaga, takie tutaj małe słowo na sam start odcinka. Kilka dni temu miałem z agentem taki mocny spór, jeśli chodzi o dekorację mojego lodowca, moi drodzy, ponieważ ja byłem zdania, że według mnie najlepiej by tam wyglądały banery, które byłyby niebieskie, bo by się po prostu komponowały z tym lodem, nie? Co Agentix był zdania, że najbardziej pasują do mojego lodowca banery białe. Więc wbijam sobie dzisiaj na serwa, nie? Jest taki sobie świetny, przyjemny dzionek, nie? Po szkółce niby jest wszystko gościuki, ale jednak nie, ponieważ Agentix chyba bardzo się utrwalił w swoich przekonaniach. Jakby naprawdę co to wygląda, być nie mam pojęcia, ale chyba mu odbiło, więc serio, bardzo w tym odcinku zaraz to w ogóle sobie ogarniemy, bo nawet jeszcze tam na środka nie wchodziłem, nie? Ale już zobaczyłem to i pomyślałem sobie, dobra, leci odcinek, nie? Więc serio, bardzo w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Odcinki zaczynamy, więc to serio jest tu bardzo ważne, więc subujcie, dzwoneczkujcie, aby was nic nie ominęło. A my lecimy, bo z tego co widzę, mamy chyba dzisiaj sporo roboty. Jakby też się boję, że to będzie w środku, jakby naprawdę. Bo to jest też, z tego co widzę, nawet lekko od boku, nie? I naprawdę. Czy on nie ma to robić, jakby ja go tutaj w ogóle też podziwiam, że on serio kilka staków wełny zmarnował na takie coś, jakby naprawdę. Zamiast po prostu napisać, że według niego by to wyglądało lepiej, nie? Ale to jest w ogóle też, od tego zacznijmy, że moje, więc wiecie co? Lecimy do środka, bo coś też to będzie też jakoś wewnętrzne, zaraz zobaczymy, nie? Więc serio, bądźcie na odcinku do końca, bo to mi wygląda serio na chory pragni. Tu jest też wszystko odnawalone, jakby naprawdę. Dlaczego? Ej, no jakby, nawet mi to brakuje słów, jakby teraz tak bez beki, nie? Okej, ja rozumiem, że on woli białe te, białe ręczniki niż te niebieskie, nie? Chociaż moja opinia jest inna. Ale czy on naprawdę mi swoją narzucił właśnie tymi swoimi białymi, jakby okej? Okay? To może też jakieś są, co? Okej, to na szczęście nie ma na całe szczęście, więc troszkę beka. A do góry nie mówcie. No nie! On jest chory, ej, naprawdę, moi drodzy. To jest jakiś nieśmieszny, że to się teraz po prostu boję wejść do mojego magazynu, okej? Okay? Się po prostu boję. Ale tam i tak zaraz polecimy, nie? Jakby w ogóle tego nie komentuję, nie? Trzeba to po prostu będzie chyba jakoś gdzieś ogarnąć, ponieważ to jest serio jakiś dramatyczny, nie? Więc do ciebie zaraz sobie, no, oczywiście jakoś tutaj na dół, moi drodzy, też, to nie wiem, czy wiecie, ale ma swojego Instagrama, nazywa się on Elvis Podłoga. Owszem, tego też serio followujcie, macie go oczywiście w opisie, ponieważ teraz lecimy po 20 koło followuje na blok tylko 100, więc teraz serio z każdego będę mega wdzięczny. Nie masz konta, załóż konta, followuj Elvis, polecimy teraz, spójrzmy się po 20 koła. No i cóż, no z tego co widzę już po samej klasie schodowej, mamy tutaj problemy, okej, okay? Naprawdę, naprawdę. Czy on nie ma co robić z wełną, jakby tam, wiecie co? Potem do niego po prostu pójdę i mu wszystkie owce wybiję, jakby naprawdę, wszystkie mąweczki wybiję, ponieważ to jest jakiś nieśmieszny wart. Naprawdę, on tutaj też był, on był wszędzie, a ja dopiero sobie tutaj po prostu wszystko ładnie urządziłem, okej? Okay? Dałem sobie doniczki, dywanik, żeby było ładnie, a ten tutaj się wbija i mi już wszystko psuje. Jakby też mam tutaj całe szczęście, że tu jest tego mało, nie? Gorzej będzie z tą górą, ponieważ na rzeczą tu po prostu sobie wszędzie rozstawił rusztowania, położył to i je zniszczył, żeby miało ciężej z tym, nie? A ja tutaj obecnie ich nie mam, więc tak powiem, że jest serio taka straszna lipa, ale spokojnie, poradzimy chyba sobie z tym jakoś, jakby naprawdę, zresztą tutaj, wiecie co? Mam też taki tutaj ciekawy pomysł, wiecie? Ponieważ, jeżeli się nie mylę, białe banery można sobie potem przekolorować na bardziej inny, czekajcie, aż sobie zaraz to sprawdźmy. Ponieważ jak tak jest serio, to może by się na nim po prostu teraz zemścić, nie? Więc zobaczymy, błagam, aby tak było, nie? Najgorzej, moi drodzy. Co ja teraz mam zrobić? Nie mam pojęcia, ale naprawdę! Piesku, najgorzej na świecie! Dobra, wiecie co, nie komentuję tego, ogarniemy to, a potem będziemy sobie po prostu myśleli nad jakimś tutaj pomysłem na zemstę, ponieważ tak nie będzie, że chłop tak po prostu w ogóle znikąd będzie się do nich wbijał i mi takie pranki robił, jakby naprawdę. Jako tam oczywiście tutaj no, poniekąd rozumiem, nie? Że ma swój gust, ale no gościu, to jednak jest mój lodowiec, a nie jego, naprawdę! To jest nieśmieszne w ogóle, to nie jest śmieszne, okej, więc spokój na szczęście. Widzicie, tutaj też w ogóle całe szczęście, że mam tę moją siekierkę na wiszające 4, ponieważ bez tego, bo to się niszczyło mniej więcej tak, nie? A tego po prostu już nie zniósł, nie? Tutaj też jest... Nie! To jest cały bok! Ej, calutki bok! Totalnie calutki! Dobra! Nie wierzę w gościa, naprawdę, moi drodzy, jakby nie komentuję tego. Jak tu się prowadziliśmy, miało być tak spokojnie, miało być tak, wiecie, tak po prostu tutaj chillersko, miało się tutaj absolutnie nic takiego złego nie dziać, ale kolega jednak postanowił sobie zrobić prank. Jakby czy ten też tutaj, wiecie, jakoś tam nie ma jakoś tutaj specjalnie złego, bo to jest tylko prank z jego strony, nie? Tam się na niego jakoś tam mega nie gniewam jednak, no ale sam fakt, że muszę teraz to wszystko rozwalać, jest po prostu irytujący. Jakby naprawdę, mogło być tak pięknie, mógł sobie dzisiaj wbić odcinek zbudowany, naprawdę, nie? Bo chciałem sobie robić jakiś sklepik, ale jednak się okazało, że nie, Elvis, to kiedy indziej, nie? Naprawdę, naprawdę. I tu się jest w środku też. Jakby nie komentuję tego, moi drodzy, lecimy też z tym, o tym też nie wiem, czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, on nazywa się Elvis, okej, pytanie na nie macie teraz codziennie. Moje odcinki z Bedrock, więc też was serio mega polecam. Macie link w karcie, w opisie oczywiście, więc tutaj mamy z tego, co widzę, tą ściankę już prawie z głowy, prawie, więc spoko. Dobra, lecimy teraz sobie dalej z tym jeszcze, więc teraz cyk, cyk, cyk. Ponieważ tutaj powiem wam, że naprawdę nie sądziłem, że ktoś może tyle banerów zrobić. Jakby to jest przecież tyle wełny, przecież
wiesz, no i ten baner schodzi 6 wełny, nie? Ja nie mam pojęcia, ile Agentix dni tą wełnę oszczędzał, nie? Ale to widać, że jego obieczki nie miały nawet spokoju, jakby naprawdę tego nie komentuje, nie? Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków takich banerowych, nie? Ja nie mogę, to jest ponad stak normalnych banerów, jakby naprawdę stak banerów tak normalnie, jakby nie komentuje tego w ogóle, nie? To jest chore! Jemu się to serio chciał robić, jakby no. Czekajcie, na samym górze teraz oczywiście, że tak. Ja to zaraz nie mam klocków, nie, więc troszkę lipa. Ale że naprawdę, że jemu się chciał wchodzić na samą górę, to ja nawet tego nie pojmuję. Jakby naprawdę nie pojmuję tego. Zaraz sobie polecimy po klocki, tam też sobie jakoś na samą górę wyjdziemy. Co też pewnie lekkie nie będzie, bo to jest no jednak dość wysoko, ale naprawdę, jakim on jest, no nawet nie mam pojęcia kim. Jaki on jest zdesperowany, jakby wow. Czemu akurat banery? Jakby ja rozumiem, że pranki prankami, nie? I gadaliśmy akurat o banerach, o moim wystroju wnętrza, nie? Ale czy akurat tak sobie kolega postanowił, jakby serio? Po prostu tutaj nic nie mówię, lecimy z tam, ale też powiem, że z chęcią później się do tego domku, który tam się obecnie buduje, przejdę. No i też sobie pomyślę, co można byłoby dla Agentixa zrobić. Też nie mam pojęcia, ale sobie zobaczymy, ponieważ tam właśnie sobie zaraz kolega pomieszkuje, a właściwie to swój teraz domek buduje, więc z chęcią go jeszcze tam, wiecie, odwiedzę i zobaczymy, co można byłoby niego sobie zrobić, ponieważ to jest serio dramat. Cały przód jeszcze, cały ludzki przód, jakby naprawdę, okej, po prostu, okej, lecimy, nie komentuję, lecimy, teraz jakoś zniszczymy, potem to może czekać, wiecie co, sobie po prostu odłożymy do mojej skrzynki i potem sobie jeszcze pomyślimy, co możemy zrobić, ponieważ to jest serio jakiś żart, jakby to jest po prostu jakiś nieśmieszny żart, to jest serio absolutnie wszędzie, nie, w każdym miejscu, wow, jakby... Okej, okay. Mam tu już chociaż takie bycie, że nie ma tego w ogóle we wnętrzu, a nie, jeszcze w sumie jest tutaj na górze, więc sekundka, i naprawdę, jakby... Jakby nie komentuję tego, jakby już to mówię, wiem, że po raz setny, ale to jest jakieś po prostu głupie. Jakby rozumiem żarty, nie? Rozumiem pranki, ale no... Okej, okay. Lecimy na górę, zgarniamy sobie teraz to wszystko, po czym polecimy, schowamy to i potem będziemy sobie się tutaj myśleli, no nasze pranki na Agentixie, nie? Ponieważ to jest serio, według mnie, ewidentne przegięcie, więc teraz tak, Dużo wszystko, więc spoczko. Lecimy sobie jeszcze tutaj w dół, więc widzę, że jest czysto. Ej, czy on w ogóle nie był w mojej tajnej basie, mogę sekundka, jakby, czekajcie. Jakby jeśli on by tam wbił, to byłoby już po mnie, nie? Okej, okay. Cały szczęście tutaj nie było, więc nawet spoko, jakby już tutaj po prostu bałem, że tu zaraz też będą jakieś banery, nie? A to jest moja tajna baza, więc serio, to nie byłoby zbyt komfortowe jednak, nie? Sekundka, czy to w ogóle jest wszystko jeszcze? Jest, okej, okay, więc spoko. To się to nie martwię, jakby wow, chyba teraz każdy widzi moje EQ, które jest stałe w banerach, jakby... Jakby po prostu wow, nie? Najbardziej mnie dziwi to, że mu się chciało, okej, że mu się to serio chciało robić. Jakby nie skomentuję tego fenomenu, nie? Więc teraz już jakoś tylko wychodzimy, cyk i cyk. Więc to chyba już tutaj byłoby wszystko, chyba że mam jeszcze jakoś tutaj na dworze, więc sekundka. Polecimy sobie jeszcze po jakieś tej bloczki, że mu to nas na górę jeszcze wybić na szybko. Więc teraz tak. Wełna, no nie, bo już po prostu nie chce być na oczy, ale kobiet może być, nie? Kobiet może sobie być. Siekierka jeszcze tutaj sobie wbije w dłonie, lecimy na górę. To sobie teraz wszystko tutaj po prostu oczyścić, jakby naprawdę. Już mamy tutaj prawie wszystko, nie? Prawie jest tutaj wszystko, więc nawet nie jest tak źle, moi drodzy. Lecimy z tym. Zaraz będzie finał, jakby naprawdę. Ło, najgorzej. Okej, więc teraz teraz polecimy od tego przodu. Ponieważ chyba od boku już jest tutaj właściwie wszystko ogarnięte. Tylko teraz ten cały przód nam zostanie i jest w końcu buildowiec czysty, nie? Po co mu to było? Nie wiem, ale agent po prostu jest uparty. Ja mu powiedziałem, że u siebie nie chcę tych białych banerów, on powiedział spoko, ale ja sobie je zrobię, nie? Ja sobie powiedziałem spoko, twój domek, nie? Okazało się, że to jednak nie był jego domek, tylko chodziło mu o mój domek, nie? Lecimy go sobie teraz tam na sam szczyt, lecimy gościu, więc teraz tak i teraz tak, więc spoczko, alright, lecimy sobie teraz tutaj na sam szczyt, jakby naprawdę na samej górze, na samej samiutkiej górze też to zrobił, naprawdę, też to zrobił tutaj, pewnie, że tak. Wow, naprawdę, jest to dziwne, ale niech już tutaj po prostu będzie, więc mam jeszcze widzę, że spokój, więc spoko loko, więc teraz tak, okej, okay, prawie, moi drodzy, tutaj mamy właściwie ostatnie banery, ostatnie, w końcu, czy to wszystko, czy nie, zaraz zobaczymy jeszcze na pewności tutaj, ponieważ się mam tutaj, powiem, że tak jeszcze pewne obawy, to nie jest wszystko, zaraz zobaczymy oczywiście, więc teraz tak, ale jest sobie już ten tutaj po prostu subskopny, ponieważ on nie jest potrzebny, więc teraz spoko loko, dobra, lecimy zaraz sobie tutaj koblem, więc teraz takie tutaj jeszcze małe sobie tutaj zróbmy obserwacje, czy nie ma tutaj ani jednego baneru, no. O, jednak tu się jeszcze jakiś kolega ostał, nie? Tak samo ten na dole, więc sobie go też tutaj niszczymy od razu. Nie, okej, tu jest jeszcze jeden, więc cyk. Dobra, zaraz bo też policzymy, ile tego w ogóle dzisiaj zbrałem, ponieważ to jest serio według mnie mój rekord banerów. Jakby naprawdę rekordzik jakiś totalny. Dobrze, tu widzę, że jest już serio wszystko, moi drodzy, więc chyba oficjalnie możemy stwierdzić, że to wszystko, no jednak nie. Agentix, zniszczę cię naprawdę. Nie, nie, dobra, wiecie co? To chyba jest już serio finał. Nie musimy się martwić, więc teraz chwila prawdy.
Idź sobie, dobrze, okej, okay. Elviso, tam się nie stresuj. Spokojny dzionek, bardzo spokojny dzionek. Elviso, tam wiesz, na spokojnie, wstałeś sobie, skończyłeś szkołę. Możesz sobie teraz na spokojnie grać, no chyba nie. Więc teraz będę jakoś tam polepimy za chwileczkę. To jest w ogóle, moi drodzy, o to nie wiem, czy wiecie. Ale ogólnie teraz w tym kierunku, nawet tak sobie uznałem, dobra. Natomiast to jest bardzo mało, więc sobie powiększamy. Więc tutaj w tym miejscu nawet sobie powstaje teraz takie, wiecie, takie bardziej wtedy pole, by było można budować jakieś budynki, nie? Więc teraz czekajcie, czy sobie polecimy do mnie chwilę prawdy. Ile w tym odcinku zdobyliśmy banerów, ponieważ to jest też ciekawy fakt. No nie wytrzymam. Jak? Tam jest jeszcze wszystko na górze. Nawet już nie mam paru, żeby tam wejść i naprawdę, jakby agent nie miał pojęcia, jak ja się na nim bardzo zemszczę, jakby on jeszcze o tym nie wie, okej? Okay? Więc teraz jakoś odcinka zemsty, ponieważ to będzie mega według mnie daleko, okej? Okay? W czasie, więc teraz cyk. Dobra, jak to nie są ostatnie, to już serio nie komentuję w ogóle, jakby serio, wtedy po prostu mi już, wiecie, zabraknie słów, nie? To już jest po prostu wszystko, tu już nic nie ma, tu już nawet nie trzeba zbierać, okay? To jest absolutnie każdy możliwy banner, więc teraz lecimy, moi drodzy, ile tego zabraliśmy, nie? Więc małe podsumowanie, dobrze. 16, 32. Dobra, to jest jeden stack. To będzie 1, 2, 3, 4. To jest drugi stack. 1, 2, 3, 4. To jest trzeci stack, moi drodzy. Prawie 3,5 stacka. Więc teraz sobie wbijam do mojej skrytki. Chowam to do beczki. No i pomyślimy sobie jeszcze, jak możemy się, powiem, tym zemścić, ponieważ no uznałbym jednak tutaj taki, że bym mu to jednak tutaj oddał, nie? Ale w jakiś tam taki sposób, żeby po prostu kolega cierpiał, nie? Ponieważ Agentix buduje swoją lodową posiadłość w tamtej okolicy, czyli w tamtym takim, powiem wam, że nawet bym ujął, że największym lodowcu w okolicy. Więc serio, powiem wam, że no byłoby też przykro, gdyby on tylko zmalał, gdyby się stopił, jakby serio zobaczymy. On się tam chyba nie mylę, nawet rozwijał od jakichś 2 dni, więc serio, to powiem wam, że ma tam sporo czasu jednak do tego rozwijania się, więc zaraz zobaczymy, jak to też tam w ogóle idzie, ponieważ naprawdę. Skoro on nie ma co robić u siebie, to pewnie jest teraz mega rozwinięty i mnie prankuje, nie? Tak jest, moi drodzy? No pewnie, że tak nie jest. Kolega ma tylko wyro i dywan, jakby nic więcej. Wyro, dywan, krasnik i szyba. To jest jego rozwinięcie, to znaczy w ogóle swoją drogą. Jest piękny widok na mój lodowiec, nie? Więc chociaż mam taki blusik, jakby naprawdę. Nie komentuję tutaj, jakby. Czy jest w ogóle jakieś tajne przejście pod spodem? Czy mi się tego wydaje? Chyba się tego wydaje, okej, więc trudno. Więc moi drodzy, w tym momencie, subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Odcinki to więc to jest serio, jest tu bardzo ważne, żeby was nic nie ominęło, więc subujcie, dzwoneczkujcie i bądźcie ogólnie z kanałem na bieżąco, bo też poznam wam mega palca na moim kanale. Wesprzej, ponieważ każdy serujący otrzymuje własnego kurczaka ze swoim nickiem i w komentarzach i na czacie live'ików otrzymuje swoją własną wstawkę żelaza obogniku. I też uwaga, na moim kanale macie live'y codziennie o godzinie 18, więc też zarobicie na bieżąco, aby was też moje live'y nie ominęły. I też swoją drogę mam mega bardzo mojego Instagrama Elviso podłogo oficjalna, na którym macie moje zdjęcia, relacje to z wielu, więc serio macie go w opisie. Ponieważ teraz lecimy po 20 koło followów, a na barku jest serio 100, więc teraz za każdego będę mega wdzięczny, nie masz konta, załóż konto, followuj, bo na wspólnym się dobijemy, ok? Wspólnym się mamy, może sobie dobijemy, więc to było tego ogólnie by wszystko na tyle. No i słuchaj, polecam mój drugi kanał Elviso Games. No i my się widzimy na odcinku jutro. Agentix, szykuj się na zemstę. Siemaneczko, leczko i yo!